To jest oczywiście replika kałasznikowa. One były dla wszystkich funkcjonariuszy przygotowane, stały tutaj w tych stojakach. Poza tym, no oczywiście wszystkie środki chemiczne, które były później używane, myślę o tych słynnych gazach łzawiących. Pałki, które były w takich właśnie zasobnikach wydawane przez dowódcę w odpowiednim momencie, to właśnie były wypakowywane w takich zestawach. Tych pałek było tutaj 8 w każdym. Słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że uderzenie taką pałką dochodziło nawet do 400 kg. To mogło połamać kości. Myślę, że łamało. Zrozumiano? Zrozumiano? To jest! Patrzaj! Ale siedzenie tutaj w towarzystwie 18 czy 20 ludzi przez 10 czy 12 godzin, no, mogło być nudne. I takie dziury, które tutaj widać, to właśnie jest efekt tego kilkunastogodzinnego siedzenia tutaj i zresztą pod ciśnieniem, nazwijmy to, no bo oni w każdej chwili mogli być użyci, prawda? W każdej chwili te silniki mogły być odpalone, mogli ruszyć i za chwilę padła komenda do ataku na tłum. To no, nie były to. Nie były to fajne wrażenia. Każdy chyba takim starze są to podzielone. Myślę, że z tych, które widziałem, to wszystkie są. Nawet właśnie zastanawialiśmy się, skąd to się wzięło, potem nam wytłumaczyli. Powiedz mi, co się czuje w ogóle, kiedy zakłada się taki mundur milicjanta? No powiem szczerze, że pierwszy raz to było bardzo ciężko i miałem duże, duże takie obiekcje, bo po prostu myśmy się bali reakcji ludzi. Pytasz w kontekście tego samochodu, czy w kontekście mojego życiorysu? Nie, no w ogóle, bo to jest twoja pasja, bo to, że przebrany jesteś za milicjanta, nie jest przypadkowe, bo nie przebrałeś się tylko do tego auta. Jednym z zasadniczych powodów, dla których ja się przebieram za milicję, jest to, że każdego 13 grudnia robimy inscenizację przypominającą o stanie wojennym i o przemocy, w ogóle o przemocy, która w tamtych czasach miała miejsce ze strony władzy do społeczeństwa, wobec społeczeństwa. Bardzo się do tego odnieśli, tak przechodnie się odnosili ze zrozumieniem, że jest to akcja bardzo potrzebna, żeby ludzie pamiętali jednak o tych wydarzeniach. Panicznie się bałem zomowców i pamiętam, że na ulicy dla mnie wszelkie starcia, wszelkie zadymy, manifestacje, wszelki kontakt z organami władzy był okupiony no, solidnym strachem i solidną traumą. Zakładając ten mundur, początkowo nie mogłem spojrzeć w lustro. Po jakimś czasie odreagowałem, po jakimś czasie się rozluźniłem. Dla mnie to była swoista terapia. Natomiast myślę, że sam kolor tego munduru i ten jego deseń i odcień tego wszystkiego no, mógł troszeczkę straszyć. No. I myślę, że takie miało właśnie takie to było założenie, żeby on jednak wzbudzał postrach i poczucie osaczenia tego społeczeństwa, że cokolwiek by się chciało zrobić, to zawsze gdzieś tam w jakiejś bramie stał patrol, który temu szybko potrafił zapobiec. W tej chwili zakładając ten mundur na siebie, czuję tak, jakbym zdjął skalp z przeciwnika. Jest coś w rodzaju satysfakcji, że w tej chwili ja mogę to założyć, mogę opowiedzieć komuś, jak wtedy było i nikt się tego nie musi bać. Jest to wyłącznie rekwizyt muzealny. Z drugiej strony też nie można robić z milicjantów potworów, bo to byli tacy sami ludzie, jak i dzisiejsi policjanci. I byli różni. No. Chcieli być policjantami, szli do milicji, no bo takie były czasy. Nie było u nas policji, była milicja. No to chcieli służyć, chcieli ścigać przestępców, prawda? W tej chwili ja uczę dzieci, że jeżeli mają kłopoty, mają się zwrócić do osób, które mają mundur na sobie. Natomiast w tamtych czasach milicjant był osobą, który służył aparatowi władzy, służył partii. I który to społeczeństwo miał utrzymać w ryzach. Bo czasami dla milicjantów to mogła być duma, że służą w milicji obywatelskiej, ale czasami zdarzało się tak, że rodziny nie do końca akceptowały to, że oni wybrali właśnie taką drogę życia. No tak się zdarzało, tak to w życiu. No, jeden jest księdzem, drugi jest milicjantem. W tej samej rodzinie tak bywało.